Siemanko, z tej strony Texon, witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2019 od zera. Co, w dzisiejszym odcinku ciężka orka u góru. Jak widzicie, tworzę sobie tu nowe pole. Tutaj było niby trochę posiane, ale ja to wszystko równałem, gładziłem. Jeszcze chyba i tak nie idealnie wygładziłem, ale to zobaczymy po pierwszym sezonie, jak to będzie wyglądało. Nie ma czasu na opierdzielanie się, trzeba to zaorać. Troszkę tutaj poorałem, granicę sobie porobiłem, miedzę. Ten las cały wyciąłem. Stwierdziłem, że tu będzie fajnie pole wyglądało między dwoma farmami. Niby ten las dał taki fajny klimat. Ale jak wiecie, pole będzie tu lepiej wyglądało. Nie wiem, ile tu czasu zejdzie z tą orką, na pewno trochę. Jak widzicie, kawałek pola będzie tutaj. Nie wiem, czy tego od razu nie zawapnować, gnojówki tu nie wylać. No, raczej tu gnojowice będziemy włożyć na to pole i zwapnujemy je jeszcze, żeby już było na tip-top dopieszczone. Nie wiem, jakie tu pH będzie, ale na pewno słabe. Tutaj był las, trochę ziemi nawiezione, ubrane, żeby to wszystko tu wyrównać. Teraz to głęboka, ciężka orka, że to wszystko przeorać. Tu trochę jakiegoś zboża jest, ale to wiecie, nie było sensu tego kosić. Ja to wszystko tu gładziłem. Lepiej to wszystko tu zaorać, zasiać coś swojego już. Mogłem zacząć od początku nagrywać, jakżebym to tu robił, czyścił, ale teraz jak orałem, to stwierdziłem, że może bym nagrał w sumie z tego odcinek. Coś się przynajmniej dzieje, jakaś oreczka, bo nie wiem, co będę jeszcze orał w tym sezonie, więc warto nagrać taką oreczkę. Coś innego. Tu troszkę jest tak nierówno, widzę. Chociaż no nie wiem. Wszystko się okaże po pierwszym sezonie. Jak to będzie wyglądało. Ale myślę, że tutaj pole będzie spoko. Na przykład jakaś kukurydza, jakby tu była albo coś, to będzie spoko wyglądała. Dobra, może już tak dookoła nie do tego orał. Po długości zaoramy to to. Chyba tak jest dłuższe, mi się wydaje. Idziemy po prostu oborać to wszystko dookoła, jak to mniej więcej ma wyglądać. Ale radzi se, 16, powiem wam. Dobrze jej tu idzie. Tam jakiś piach, nie piach, wszystko to trzeba przeorać, przemieszać, bo tu kurnik dawniej stał. Nie wiem, czy ktoś będzie kojarzył, czy nie, z oglądających. Tu piachem wysypane. A to wszystko przeoromy, wymieszamy, gnojówy nalejemy porządnie, zwapnujemy, będzie elegancko. Potem nie wiem, czy talerzówa na to pójdzie, czy kultywator głęboko. Może by to jeszcze talerzówą przemieszał, te korzenie, nie korzenie, by wszystko tutaj statrał. No zobaczymy. Zobaczymy co i jak. Co z czym się je. Dobra, pyk, pyk, pyk.
To ja tutaj będziemy mieli ugór, więc trzeba pomyśleć, co sobie tu można dochodowego zasiać, bo będzie na 120% plon. Może soję by tu zasiał, albo jęczmień. Soja by tu dobrze dała radę sobie. Tak mi się wydaje. No zobaczymy. Dobra, pyk. No nie wiem, czy zaoram całe na odcinku, czy nie, że też tak tą orką nie zanudzać. Chcę to po prostu jak najszybciej zaorać i spać, bo już późna godzina trochę. No ale to. Zobaczymy, na razie super idzie. Czekajcie, ja sobie nazerknę na telefon, co mi tu dziewczyna napisała. Dobra. Lecimy dalej. O, Puk się już elegancko obrócił. No kawałek pola tu będzie, powiem wam. Blisko farmy, kwadratowe. Takie, jakie lubię najbardziej. Znaczy, o, powiem wam tak. Kosić lubię przeróżne dziwactwa. Ale na przykład do uprawy albo coś. No jednak w sumie no, najlepsze są jakieś takie kwadratowe, prostokątne, nie? Dobra, pyk. No połowę już tu zaorane mam na pewno. Jak widzicie. No dosyć duże to pole wyszło. Nie sądziłem nawet, że takie wyjdzie. Jeszcze się trzaj... Oj, o mijaczek. A tu trzeba wszystko dokładnie zrobić, bo to wiecie, tworzę to jakby pole. Już mam plany na kolejne. Zastanawiam się nad tamtym lasem wycięciem. Ale to będzie następne chyba. Następne co zrobię, to wytnę tamten las, to jezioro zasypę i tam połączę sobie pola. I tam będzie też fajne konkret pole. O Jezus. Szło ładnie, a teraz się jakieś omijaki robią. No powiem wam, że 16 bije moto godziny. Teraz 2. Dopiero to się tankowałem do zbierania słomy. Już pół baku nie ma. Bije roboty. I to dużo. No w końcu główny koń pociągowy, nie? To musi bić. I chyba długo zostanie takim głównym koniem pociągowym, chociaż no nie wiem, no. Coś mocniejszego, no to już coś nowszego trzeba kupić. I troszkę pieniążków dać, a teraz mam wydatki, jeszcze paszowóz jeszcze muszę kupić. Sieczkarnię sprzedałem, będzie trzeba pomyśleć na przyszły rok nad sieczkarnią jakąś. A kombaj chciałem też zmieniać, także no... Dużo planów jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teraz kiszonki mam dużo, więc trzeba ino karmić krowy. Będziemy przewijać niedługo czas. To pieniążków na pewno nie mało wpadnie, powiem wam. Ale to się przekonamy, ile to dokładnie wpadnie, jak będziemy przewijać czas. A
do tego czasu no jeszcze troszkę roboty jest, trzeba pozasiewać pola. A też jest ich trochę. Pierwszy ciennik co będę zmieniał, to raczej dam tego zatorka. On mi tak jakoś nie siedzi od początku serii. Niby fajny, ale on jakiś niewyskalowany. Widzisz, zastanawiałem się już kiedyś sprzedać go i wymienić go na jakiegoś fajnego John Deere'a stukonnego z turem, żeby był taki zwrotny, poręczny, taki pośredni właśnie do nawozów, nie nawozów, takich dupę szwańców. No i tu jakaś dziura jest jeszcze, jak widzicie. Ale no dobre, no pierwszy, zobaczymy co pierwszy sezon tu pokaże, jak się będzie to uprawiało, siało, czy będą jakieś problemy, czy nie. A gdzie będą jakieś problemy, to się będzie wtedy poprawiało. No powiem wam, że puk trochę zaorał, a jeszcze się nie wydarł, także jestem w szoku. Farba dobrze położona na nim jest, wytrzymała. Ale przyjdzie i pora, że się wytrze. Czekaj ta. No już niedużo i dużo zostało z pół hektara, można by tak powiedzieć sobie. Fajne pole, już o tym myślałem jeszcze jak na tamtej farmie byłem, żeby tu coś porobić. Ale tak się zbierałem, no ale się w końcu zebrałem. Myślałem tak teraz, gdzie tu jakieś pole sobie dokupić czy coś. No i przypomniało mi się, że tu chciałem to wszystko tu zaorać. I elegancko to wyjdzie prawie. Kawał dobrego pola tu będzie. Wiecie co, to i tak tutaj jest tak porane na psu budę, że mi się nie chce pługa obracać po ramę jak zagonówką. Bo po prostu chcę to jak najprędzej zaorać. Także już raz, dwa dookoła to objeździmy. Wiem, że się nierówno wytrą te, ale to tam mniejsza. I tak się nigdy równo nie wycierają w takich obrotowych pługach. Zawsze gdzieś jedna strona więcej jakieś gliny ciężkie dostanie, druga jakiegoś piachu. Tu gdzieś na ścieżkę jedna strona na przykład będzie trafiać. A i tak się równo nigdy nie wytrze. Dobra. A przynajmniej o, jak ekspresowo już kończymy. Coś mi jeszcze do oka się wpierdoliło. Chyba kurz. Dobra, elegancko.
Pyk, pół ziemię i lecimy. Lecimy jak trza. No, w przyszłym odcinku to jakieś gnojowice będą. Raczej tak mi się wydaje. Trzeba tu dobrze to nagnoić, że to tego azotu nabrało wszystko. No zarobiłbym troszkę, jakbym pierwsze to poskaszał, ale wiecie, już nie chciało mi się pierdzielić z tym. Uznajmy, że to jakieś chujostwo. W sumie to było nienawiezione ani nic, małe kuska to pre, nic by nie zarobił więcej, to by kosztowało wyciąganie tego sprzętu, czasu i w ogóle. Jeszcze nie wiem, ile tu będzie z 5-6 przejazdów. No nawet szeroko bierze ten pół, powiem wam. Jak na taką piąteczkę, to sporo on bierze. No i ładny kawał pola wychodzi. W sumie to takie rzeczy mógłbym sobie jakoś live'a odpalić czy coś. Na live'ach takie rzeczy robić. Oj, tu jakaś dziura jest. Tu jest strasznie coś nierówno. No to prawie wygładzimy jeszcze. O. Wygładzimy to to. Dobra. A to za... Zaraz tam to przeoramy. No jak widzicie, no i tak to właśnie wygląda. Już jest równo, ale znowu kawałek więcej do orania. A jeszcze tam omijaczka zrobiłem. Lecimy dalej tutaj na sekundkę, tak w telefon i lecimy dalej. Pensja pracowników? Jakich pracowników? Jak ja żadnych pracowników nie najmowałem. Nie wiem, o co chodzi. Ale dobra, 16 euro, dupy nie ma. Dobra, tu już tak odbijemy, żeby to tu zaorać. Ten kawałek. No i lecimy pomalutku. Szybko nawet to idzie. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że tak szybko to pójdzie. Tylko najgorsze było objechać sobie pole pierwsze dookoła, że to wszystko tak równiutkie miedze były. 4 na godzinę chyba jechałem, coś takiego na tempomacie. I co chwila przycofywałem, poprawiałem. No, wolałem nie dorzucić niż narzucić. I potem jeszcze raz poprawić, żeby to dorzucić tam leciutko. Co nie dorzuciłem za pierwszym przejazdem. Także było troszkę zabawy. Nie powiem, że nie.
sumie tu najlepsza to była ta leżuba, co da się tworzyć nią pola. Ale nie posiadam takiej. Miałem, ale sprzedałem. Miałem, by się tu elegancko robiło. A już szkoda, że nie da się tak zmieniać w sklepie albo coś, że da się tworzyć pola jakimiś maszynami. Tylko w pługach to jest. A, jeszcze tam jest powrotem i tu już będzie. Dobra. Zrobimy w tę stronę takie zabijasa. Czekajcie. Lecimy. Wiecie, no dziewczynie to trzeba odpisać, a nie? Nie da się tak nie odpisywać. Dobra, tu już będzie raczej na raz. Więc zostawimy to na koniec, a teraz tutaj to. Trzeba przeorać, to bym tu dogładzał jeszcze. A nawet nie będę podnosił już. Nie, w sumie pługa tak nie podnosi, że nie bardzo. Nie bałdzo trochę. Dobra, podniesiemy i cofniemy. Trochę wolny motyw styczny. Chyba nie wrzucił czwórki, tylko na trójce. Pyk. Jeszcze raz tu będzie. Aha, jeszcze tam mamy. Dobra, to zrobimy tak. O, lecimy, poprawimy tego mijaczka, wrócimy tu i wrócimy tym i będzie Bailendo Escabardo. Dobra. Pyk i że mi na to wziął na raz, to będzie elegancko. Ale powinienem wziąć. Cyk, 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 jest. Dobra, coraz węziej już tu jest, to już. To już się nie ma czego bać, że nie wezmę na raz. Wytarł się coś ten pług. O, coś się zaczyna przebarwiać. Dobra. Teraz, żeby nie zapomnieć, dajemy tylko na polach. Składamy pług. Jedziemy pod keszera. Ja już sobie go umyję poza odcinkiem to tego sprzęta. A także co? W tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na więcej, jeżeli film się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę. Na więcej, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo, ściałeczka.